Cześć. Dzisiaj recenzja kolejnego chińskiego czasomierza automatycznego marki Pagani Design. Tym razem będzie to model PD1662GMT. Zapraszam do recenzji. Pagani Design PD1662GMT wygląda jak typowy Submariner, a dzięki znajdującej się nad datownikiem lupce przypomina nawet Rolexa GMT Master. Zegarek ma 40 mm kopertę o grubości 14 mm. Waga zegarka wynosi według producenta czasem 148 g, czasem 156, ale według mojej wagi kuchennej z Lidla ten tutaj waży 146 g. Nie przywiązywałbym do tego zbyt dużej wagi, bo pewnie ostateczna masa zegarka zależy od tego, z jaką bransoletą go kupimy. Moja żona uważa, że na mój nadgarstek o obwodzie 17 cm jest trochę za mały. Ale mi się podoba. Zresztą mam w swojej skromnej kolekcji jeszcze mniejsze czasomierze, które darzę dużą sympatią. Koperta i bransoleta wykonane są ze stali nierdzewnej 316. Jakość wykonania koperty i bransolety stoi na naprawdę dobrym poziomie. Wszystko jest ładnie wypolerowane i dobrze spasowane. Koronka ma nawet wygrawerowane logo Patrząc przez dekiel możemy też zobaczyć spersonalizowaną, wygrawerowaną tarczę wachnika, co oznacza, że mechanizm jest składany na zamówienie Pagani Design i nie pochodzi ze zwykłej, seryjnej produkcji. Tak więc mimo, że mamy do czynienia z dość tanim modelem, to wciąż możemy znaleźć tu kilka fajnych dodatkowych akcentów. Zegarek jest wodoszczelny do głębokości 100 metrów, czyli możemy w nim bez obaw wpływać i nurkować. Pranzoleta ma 20 mm szerokości i na zapięciu mamy wypalone laserowo logo. Branzoletę możemy sobie wydłużyć o jakieś 5 mm. Mamy tutaj takie ogniwo, które w razie potrzeby możemy rozpiąć lub spiąć. Szkiełko jest wykonane z syntetycznego szafiru. Dekiel jest przeźroczysty, ale producent nie podaje z jakiego materiału został wykonany. Podejrzewam, że nie jest to szafir. Gdyby to był szafir, to pewnie Pagani Design raczej by nie pominął tej informacji. Nie wykluczam, że może to być szafir, ale bardziej prawdopodobny jest moim zdaniem inny rodzaj szkiełka mineralnego. Dzięki temu, że dekiel jest przeźroczysty, możemy podziwiać jak pracuje mechanizm. W tym modelu jest to Werk DG 5833 z 24 kamieniami łożyskującymi. DG5833 to niedrogi werk GMT, produkowany w Chinach. Możemy go kupić na AliExpress pod marką Mingzu, choć oznaczenie DG zwykle oznacza producenta Dixmon Guangzhou. Czy bezpośrednim producentem jest Dixmon Guangzhou czy Mingzu, czy może jeszcze ktoś inny, A raczej się nie dowiemy, ponieważ na samym werku brak jest jakichkolwiek oznaczeń. Możliwe jest też, że sam mechanizm opracowany został przez firmę Dixmon z miasta Guangzhou. Ale na licencji klepią go również inni producenci, jak Mingzu. Zresztą sam Mingzu jest marką podległą pod Dixmonta. Werktan bazuje na innym chińskim mechanizmie DG2813, który to bazuje na japońskim mechanizmie Miota 8215. Werktan został stworzony, ponieważ pojawiło się duże zapotrzebowanie na zegarki, nawiązujące swoim wyglądem do submarinerów Rolexa i konieczne było dodanie komplikacji GMT. Aby możliwe było dodanie dodatkowej kolorowej wskazówki. Czyli podsumowując, mamy tu chiński mechanizm będący kopią mechanizmu japońskiego. Zegarek mam dopiero od paru tygodni, więc nie jestem w stanie powiedzieć zbyt wiele o jakości tego mechanizmu. Nie przesądzałbym jednak tego, że może on być kiepski lub problematyczny w serwisowaniu. Od technicznej strony, DG5833 to mechanizm z automatycznym naciągiem sprężyny. Zasada działania jest taka jak w poprzednim mechanizmie Seiko NH35A, który pokazywałem ostatnio. Jeśli spojrzymy przez dekiel, to zobaczymy tam wachnik, który w czasie normalnego noszenia obraca się, zapewniając działanie naciągu. W przeciwieństwie jednak do Seiko NH35A, gdzie magiczna dźwignia kręciła się w obie strony, tutaj wachnik rozpędza się tylko w jednym kierunku przeciwnym do wskazówek zegarka. Tak samo jest też w oryginalnej Miocie 8215. Rezerwa chodu wynosi tutaj około 40 godzin. Zmierzona przeze mnie dokładność mechanizmu wynosi plus minus 10 sekund. Zegarek poza podstawową funkcją, czyli wskazywaniem godziny, posiada dwie komplikacje. Pierwszą jest datownik, a drugą GMT. Jak działa datownik, chyba nie muszę tłumaczyć, natomiast GMT pozwala sprawdzać czas w różnych strefach jednocześnie. Ogólnie skrót GMT oznacza Greenwich Mean Time, czyli czas w Greenwich. Uznany od 1884 roku za podstawę do obliczania standardowego czasu na całym świecie. Na przykład Polska leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego GMT, +1, czyli godzina do przodu w stosunku do czasu w Londynie. W tym zegarku służy do tego ta dodatkowa zielona wskazówka. No i w sumie to tyle. Po prostu nastawiamy ją na daną godzinę i w każdej chwili możemy jednym spojrzeniem dowiedzieć się, która godzina jest w Pekinie, Moskwie lub Waszyngtonie. Zegarek nastawiamy w następujący sposób. Po odkręceniu koronki ruchem do góry możemy go nakręcić. Po jednym pociągnięciu w prawo ruch do góry przestawia datownik, a ruch w dół GMT. Po drugim pociągnięciu w prawo możemy ustawić godzinę. Koronka bardzo gładko się odkręca, lepiej niż w PD1639. Ładnie chodzi, nie potrzeba dużej siły do jej obsługi. Bezel mamy tu ceramiczny, jednokierunkowy, który obraca się tylko w lewo. Bezel ma 120 klików i chodzi gładko. Podziałka na bezelu jest co minutę i dochodzi do 23 minut. Podobnie jak w poprzednim zegarku, mamy tu podświetlane wskazówki oraz tarcze, ale już nie bezel. No i przyszedł czas na podsumowanie. Zegarek do kupienia jest na AliExpress za około 280 zł. Jest więc o około 20 zł droższy niż Pagani Design PD1639. I to nawet pomimo tego, że PD1639 działa na werku NH35A, uznanego producenta jakim jest Seiko, a 1662 korzysta z chińskiego mechanizmu. Coś, czego nie posiada 1639 jest GMT, więc ten zegarek ma bardziej skomplikowany mechanizm, choć jego jakość nie jest tak pewna jak jakość mechanizmów Seiko. Oczywiście może okazać się, że to bardzo solidny werk, ale ja jeszcze mam za krótko ten zegarek, żeby wyciągnąć taki wniosek wizualnie oba zegarki praktycznie się nie różnią i 1662 wydaje się lekko pomieszaną wersją 1639 z jedynie inaczej wyglądającym bezelem. No i w sumie to by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnej recenzji. Cześć.